Wyspa Kibica Śląska Wrocław dedykowana jest fanom, którzy będą mogli zakupić w niej klubowe gadżety, koszulki oraz bilety na mecze rozgrywane we Wrocławiu. Organizatorzy z doświadczenia wiedzą, że takie miejsca spełniają oczekiwania kibiców i cieszą się dużą popularnością. To trzeci tego typu punkt w mieście. Centrum handlowe jest często odwiedzane przez szerokie grono mieszkańców Wrocławia, a naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby ludzi, nie zawsze związanych ze Śląskiem Wrocław. Chcemy pokazać, że jesteśmy, że istniejemy, że są rozgrywane mecze i że ich zapraszamy serdecznie. Otwarcie nowego punktu dla kibiców było połączone ze spotkaniem z piłkarzami Śląska Wrocław, Kamilem Dankowskim i Laszą Dwalim. Piłkarze po raz kolejny podkreślali, że takie bliskie spotkania z kibicami są dla nich bardzo ważne. Poczucie, że mają ich wsparcie, jest kluczowym czynnikiem mobilizującym ich samych i warunkującym dobrą grę. Na pewno bardzo duże, bo wiemy, że czym nasza lepsza gra, to też będzie więcej kibiców na stadionach, to o tym na pewno wiemy. Ale poprzez takie pewnie marketingowe sprawy też będziemy zachęcać kibiców i gdy będzie ich więcej na stadionach, będzie to i ładnie wyglądało, i lepiej marketingowo będzie się wszystko sprzedawało i będzie ten doping będzie na pewno dużo silniejszy na meczu, nie? To jest najważniejsze. Spotkania z kibicami klubu są szczególnie ważne dla piłkarzy zagranicznych. Poczucie ich bliskości, wyrazy sympatii i życzenia dobrej gry pomagają im w aklimatyzacji. Dzięki temu mogą odwdzięczyć się wspaniałą grą i korzystnymi wynikami drużyny na boisku. To bardzo pomaga nam w walce na boisku, bo walczymy właśnie dla nich. Gramy wtedy lepiej, walczymy mocniej, kiedy czujemy ich wsparcie, a zawsze to czuć. Tak, to zawsze jest bardzo ważne, aby być blisko z kibicami. Po blisko 3 latach wrocławski ratusz odwołał dzisiaj prezesa Śląska Wrocław Pawła Żelema. Misja Pawła Żelema jako szefa Śląska dobiega końca. Bardzo dziękuję mu za pracę na rzecz WKS-u, powiedział Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia. Gmina poinformowała równocześnie, że dymisja Żelema nie będzie jedyną zmianą. Do rady nadzorczej klubu zostanie powołany mecenas Jacek Masiota, który w przeszłości zasiada w zarządzie PZPN. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.